Dzień dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. Chociaż dzisiaj z niesamowitą przygodą. Mianowicie jadąc od klienta do klienta, byłem zmuszony zatrzymać się na poboczu drogi i okazało się, że ostatnie deszcze sprawiły, że ta pobocze jest dość płynne i samochód zsunął się po prostu na pole, gdzie również nie było zbyt twardo i z półtorej godziny próby wyjechania było. Także mówię, ponad godzinę walczyłem, żeby wyjechać z tego pola, ale sytuacja ta pokazała mi bardzo ważną rzecz, bo uważam, że bardzo ważne ogólnie w pracy każdej, czy to handlowca, czy w biurze, czy w IT, bardzo ważny jest zespół. I ja się dzisiaj kolejny raz o tym przekonałem, bo wydarzyła mi się taka sytuacja losowa. Porozmawiałem o tym w swoim zespole i okazuje się, że już kilka osób chciało mi jechać z pomocą. Już nawet niektórzy byli w drodze, ale okazało się, że jak wyjechałem, to jeszcze zawrócili. Cieszę się bardzo, że mogę z nimi pracować i tym chciałem się z tobą podzielić, że warto mieć dobry zespół. Warto dbać o zespół. To nie tylko jak staniesz w polu i nie będziesz mógł wyjechać, ale zdarzają się różne sytuacje. Masz trudnego klienta, jakiś trudny przypadek. Nie wiesz, co zrobić, czy jakiś szukasz pomysłów. To wtedy warto móc zadzwonić do kolegi, koleżanki i dowiedzieć się, zapytać: słuchaj, co ty byś zrobił w takim przypadku? Albo słuchaj, jak to rozgryźć? I takie spojrzenie z zewnątrz na pewno ułatwi podejmowanie decyzji, ułatwi jakieś zaplanowanie jakiejś drogi do rozwiązania tej trudnej sytuacji. No ja, tak jak wspomniałem, mam to szczęście, że mam bardzo dobry zespół. Ja od zawsze powtarzałem, że nieważne, co będę robił, czy będę w sprzedaży, czy będę, nie wiem, czy bym był murarzem, stolarzem, fryzjerem, to bardzo ważne dla mnie byłoby, że ludzie dookoła mnie byli fair, czyli żebym mógł na nich polegać, żeby byli uczciwi wobec mnie. I wtedy pracuje się po prostu łatwiej. To jest dla mnie ważniejsze niż jakby trud pracy. To, żeby ludzie dookoła byli dobrzy, przewidywalni. Bo u nas tutaj w pracy jako handlowcy to też jest tak, że jesteśmy rzuceni gdzieś w teren. Jeździmy po Polsce i nie tylko. I wydawałoby się, że możemy być tacy samotni, tak? No niby są klienci, niby już tam też u niektórych są dobre relacje, więc jeździmy powiedzmy po znajomych twarzach, a tak naprawdę jesteśmy sami sobie w samochodzie. I fajnie jak masz zespół, jak masz kolegów, koleżanki, z którymi możesz raz na jakiś czas porozmawiać i dowiedzieć się, co u nich. To też dodaje energii do dalszego działania. U nas też przyjęło się takie powiedzenie w zespole: jak czegoś nie wiesz, to dzwoń. I dużo w tym jest prawdy odnośnie tego, że zespół jest potrzebny w trudnych sytuacjach. Bo tak jest po prostu najłatwiej, bo masz klienta, potrzebujesz jakiś szybko coś podziałać, nie masz pomysłu, do tego się stresujesz, czas nagli. No i jak w tym, czy jakieś problemy w systemie, też różne rzeczy się zmieniają w systemach i nie zawsze jesteś w stanie na bieżąco być, bo miałeś jakiś dzień wolny, bo gdzieś cię nie było. I jak masz do kogo zadzwonić o radę, o pomoc, no to jest dużo, dużo łatwiej. Także życzę ci dobrej atmosfery w pracy, przyjaznego zespołu. Jeżeli taki masz, to dbaj o to, żeby był taki zawsze. Jeżeli gdzieś tam przyjdzie ci zmieniać zespół, staraj się zawsze dbać o to, żeby ta relacja i atmosfera w zespole była jak najlepsza. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia i do usłyszenia. Hej!